Premier w Budapeszcie. Jasna deklaracja w sprawie najbliższego szczytu Unia Europejska, Mateusz Morawiecki. Poruszymy temat przebudowy systemu handlu emisjami na szczycie Unia Europejska. Sektor bankowy, inwestycyjny spowodował już jeden kryzys finansowy w roku 2008. Uczmy się na tamtych błędach i starajmy się zaproponować system, który uniemożliwi spekulacje na systemie ETS, powiedział w Budapeszcie po zakończonym szczycie V4 z udziałem Francji premier Mateusz Morawiecki. Dziś konfrontujemy się jako Unia Europejska z kilkoma kryzysami jednocześnie: postpandemiczny, czyli szybkiego wychodzenia z COVID-19, energetyczny, migracyjny, bezpieczeństwa, inflacyjny. Tym kryzysom możemy zarazić pracując ku wspólnym rozwiązaniom w Unia Europejska, przy zachowaniu podstawowej zasady niedyskryminacji i szacunku wobec siebie nawzajem, mówił szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej odniósł się także do tematów związanych z energetyką. Pan prezydent Emmanuel Macron, RET, zaprezentował nam program prezydencji francuskiej na kolejne pół roku i główne priorytety. Na pewno wśród nich jednym z naczelnych są kwestie energetyczne, problemy taksonomii, gdzie ręka w rękę działaliśmy, żeby wprowadzić do taksonomii i możliwości inwestycji gazowych i nuklearnych. Zresztą Polska chce szeroko współpracować z Francją na tym polu, powiedział premier Morawiecki. Zwrócił on także uwagę, że kryzys energetyczny w Europie to składowa dwóch czynników. Z jednej strony wysokich cen gazu i manipulacje które mają duży wpływ na cenę energii i w ogóle po stronie Gazpromu przede wszystkim. Oczekujemy od całego raportu w tej sprawie, podkreślił premier Morawiecki. Mateusz Morawiecki: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni kształtem systemu. EC. druga kwestia to system ETS unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni kształtem tego systemu. Różne podmioty spekulacyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2. To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie. To przekłada się na wzrost cen energii i w ogóle już ponad 1 czwarta wzrostu to efekt wzrostu ceny UETS, ale również na wzrost inflacji w całej Europie. Inflacja w strefie euro jest najwyższa od 25 lat. Mamy czynniki energetyczne, które wpływają na sytuację inflacyjną i gospodarczą w całej Unii Europejskiej, zauważył Morawiecki. Polska na najbliższym posiedzeniu Rady Europy poruszy konieczność przebudowy całego tego systemu. Mamy nadzieję, że będzie zrozumienie po stronie innych krajów, zaapelował szerządu. Premiery Wawel o praworządności i premierze Grupy Wyszehradzkiej i prezydent Francji rozmawiali na szczycie w Budapeszcie także o ochronie zewnętrznych granic, o Bałkanach Zachodnich, ale również o praworządności. Rozmawialiśmy także na naszą prośbę o tak tzw problemie praworządności. My kierujemy się podstawową zasadą, co jest dozwolone w jednym kraju Unia Europejska, musi być także dozwolone we wszystkich krajach Unia Europejska. Inaczej, jeśli nie będziemy kierować się taka zasad, mamy do czynienia z dyskryminacją, a my się na dyskryminację nie zgadzamy, powiedział premier Morawiecki. M. Emmanuel Macron temat praworządności określił jako sprawę egzystencjalną czy mówimy o praworządności, migracji czy prawach mniejszości, musimy znaleźć taką drogę, gdzie można iść do przodu i wyjść z tej sytuacji zablokowanej, zaznaczył prezydent Francji.